Cię twe. W dzisiejszym odcinku będziemy chcieli przyjrzeć się kolejnemu spośród grzechów głównych. Tym razem tym grzechem będzie grzech zazdrości. Zazdrość to smutek z powodu dobra, powodzenia drugiego człowieka, a jednocześnie radość, kiedy ten drugi człowiek doświadcza pewnych trudności, niepowodzenia, kiedy mu się nie układa. Po co dzieje? Pokażę ci coś. O, Sosio! A mój nowy telewizor! Ale mamy telewizor! Kurczę! Jaka plazma! 60 cali! Co jedzie, no dobra, nie, 40. Okej, tak skromnie, ale kurczę, mega telewizor. Wiem. Jeszcze te kolumny, kurczę. Promocja będzie ekspert robił. Widzę. Nie no, naprawdę super. Dziękuję, sąsiedzie. Super. No co, może zobaczymy na tym telewizorze? Dawaj. Ale sąsiadowi zazdroszczę tego telewizora. Muszę chyba mieć taki sam. No, nie może mieć lepszego telewizora niż ja, naprawdę. Idę do Media Expert i kupuję na promocji. Zazdrość często wyraża się w obmowie, w plotce, w oczernianiu drugiego człowieka, co czynione jest z nienawiścią po to, by przedstawić tego drugiego człowieka w negatywnym świetle. Ale powiem ci, fajnie było na tym przyjęciu. Powiem ci, mogło być lepiej. Mówisz? No, co się stało? Basia mi dała taki wielki kawałek ciasta. Ja nie wiem, czy ona mi coś sugerowała. Ja to widziałam, tylko nie chciałam ci nic mówić. Przecież ja jem jak wróbelek. No ale co miałam zrobić? No zlepą mnie. No właśnie. A Irenka? Ani mi nie gadaj. Jak ona zgrubła. Strasznie. Proszę cię. Dramat człowieka. Ale dom mają fajny. No, to trzeba przyznać. Trzeba przyznać fajny. Bardzo. Ale mogli posprzątać. No, przecież wiedzieli, że goście przyjdą, nie? Wiedzieli, że przyjdziemy. Och. Ani, nie gadaj. No ale... Wypijmy za nasze przyjaciółeczki. Zróbko. O tym, jak niebezpieczna jest plotka, doskonale wiedział święty Filip Neri. Kiedy ktoś przychodził do spowiedzi do księdza Neriego, to on zadawał penitentowi dość niekonwencjonalną pokutę, kiedy taki człowiek spowiadał się na przykład właśnie z grzechu wymowy czy plotki. Ksiądz Neri prosił wtedy penitenta, żeby przyniósł do niego kurę, a idąc do kościoła po drodze miał tą kurę oskubać. Nie było to niczym nadzwyczajnym w tamtych czasach w Rzymie. Było to całkiem normalne, że ktoś idąc przez ulicę miasta skubał właśnie taką kurę. Ale kiedy taki penitent przyszedł do księdza Neriego już z oskubaną kurą, to ksiądz Neri prosił go, aby pozbierał te pióra po drodze, które zostawił właśnie skubiąc tę kurę. Zwykle taki człowiek mówił: proszę księdza, ale to jest niemożliwe, przecież wiatr porwał te pióra w różne strony naszego miasta. Nie jest możliwe, żebym je teraz z powrotem zebrał. W ten sposób ksiądz Neri tłumaczył takiemu człowiekowi, jak niebezpieczna jest plotka, że jej zasięg może dotrzeć do takich miejsc, o których my się wcale nie spodziewamy. I wtedy będzie bardzo ciężko powiedzieć prawdę, odwrócić tę plotkę, powiedzieć, że to wszystko było czynione właśnie z zazdrości, z nienawiści do drugiego człowieka. Dlatego nie warto tracić czas na niepotrzebne plotki czy obmowy. Olbrzymim problemem, jeżeli chodzi o grzech zazdrości, jest zazdrość z powodu zbawienia duszy. To pewna złość na Boże miłosierdzie, że ktoś, kto jest wielkim grzesznikiem, nagle się nawraca i dostępuje Bożej miłości. Idziemy do kościoła. Ja nie idę, mamo. Ja nie chodzę do kościoła. Czemu? Nie chce mi się, ja nie idę. Ale ja po co chodzi? Idziemy do kościoła. Wychodzę. Gdzie? Do kościoła. Pozwólcie, że przytoczę tutaj historię czterech osób. Pierwszą, myślę, doskonale znamy. To dobry Łotr, który razem z Jezusem wisi na krzyżu na Golgocie. Musimy wiedzieć, że przecież na śmierć krzyżową nie skazywano za byle co. Były to bardzo poważne oskarżenia, najczęściej zbrodnia albo zdrada stanu. Dobry Łotr, wisząc na krzyżu, w ostatniej chwili swojego życia kradnie dla siebie raj, zbawienie. Mówi: Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. I słyszymy te piękne, pełne miłości słowa Jezusa: dziś ze mną będziesz w raju. Czyli na ostatniej prostej swojego życia dobry Łotr wszystko zmienia.
zostaje święty. Inną ciekawą postacią jest Matt Talbot. Żył on w Irlandii na przełomie XIX i XX wieku. Jego ojciec oraz bracia byli uzależnieni od alkoholu. Również i Matt w bardzo młodym wieku zaczynał nadużywać trunku, którym jest alkohol, zwłaszcza whisky. Mając zaledwie 13 lat, jest już zupełnie uzależniony, jest alkoholikiem. I przez kolejne 16 lat będzie zmagał się z tym uzależnieniem. Do momentu, kiedy pewnego razu żebrał o kilka pensów na najtańszy alkohol, wtedy zrozumiał, że sięgnął dna i postanowił zmienić coś w swoim życiu. Poszedł do kościoła, do spowiedzi, wyspowiadał się i księdzu obiecał, przyrzekł, że zrobi wszystko, by zerwać z alkoholem. Z dwóch szpilek, które ułożył w kształt krzyża i przypiął do swojej marynarki w garniturze, uczynił symbol, który miał mu przypominać o tym postanowieniu. I kiedy było ciężko, przychodził do kościoła, klęczał przed Najświętszym Sakramentem i modlił się. Często przez wiele godzin. Do tego modlił się różańcem i codziennie przychodził na mszę świętą. Przez kolejne 41 lat życia był abstynentem. Papież Paweł VI ogłosił dekret o heroiczności jego cnót. Matt jest dzisiaj sługą Bożym. Kilkadziesiąt lat po śmierci Matta w Europie wybuchnie II wojna światowa. Wydarzenie tragiczne, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na wymiar eksterminacji ludności, zwłaszcza żydowskiej. I tutaj nasuwa się kolejna postać. To Rudolf Hess, komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, który na procesie przyznał się, że jest odpowiedzialny za śmierć i eksterminację 3 milionów ludzi. Rudolf Hess zostaje skazany na karę śmierci, ale tuż przed swoją śmiercią prosi księdza o spowiedź. I kiedy umiera, umiera pojednany z Bogiem. Jego historia opisana jest w niesamowitej książce 47 lat życia, gdzie autor nie tylko opisuje życie właśnie Rudolfa Hessa, ale także jego więźnia z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, więźnia, jakim był święty Maksymilian Maria Kolbe. Kilkanaście zaś lat po wydarzeniu II wojny światowej we Francji ma miejsce pewna zbrodnia. Niejaki Jacques Fesch postanawia przeprowadzić napad na kantor. Niestety napad nie udaje mu się, ponieważ zostaje nakryty przez policjanta. Jacques Fesch wyciąga pistolet, strzela do policjanta i zabija go na miejscu. Za swoją zbrodnię, za morderstwo, Jacques Fesch zostaje skazany na karę śmierci. Będąc w więzieniu, nawraca się i za namową jednego z księży zaczyna pisać słynny pamiętnik, który został później wydany w formie książki zatytułowanej Za 5 godzin zobaczę Jezusa. Jacques Fesch cieszył się niezwykle, że kiedy wykonywano karę śmierci, za chwilę on zobaczy Jezusa. Umierał pojednany z Panem Bogiem. Dzisiaj trwa jego proces beatyfikacyjny. To historie 4 osób. Dobrego Łotra, pijaka, zbrodniarza wojennego i mordercy. Każdy z nich w ostatniej chwili swojego życia nawrócił się i doświadczył Bożego miłosierdzia. Ktoś może powiedzieć, że to niesprawiedliwe. Może właśnie zazdrościć tego zbawienia duszy przez te osoby. Ktoś może powiedzieć, przecież ja przez całe swoje życie żyję zgodnie z przykazaniami Bożymi. A jakiś pijak, morderca, zbrodniarz wojenny, oni mają być teraz w niebie? Nie powinniśmy zazdrościć właśnie tego, że ktoś na ostatniej chwili swojego życia zmienia coś w swoim postępowaniu. Wręcz przeciwnie, powinniśmy cieszyć się z ogromu Bożej miłości, z ogromu Bożego miłosierdzia. Bo kto wie, może my pewnego dnia będziemy potrzebowali orędownictwa i wstawiennictwa tego pijaka, mordercy czy zbrodniarza wojennego, kiedy sami staniemy przed obliczem Pana Boga w niebie. Święty Łotr, pijak, który został sługą Bożym, morderca, który być może lada dzień zostanie ogłoszony przez Kościół błogosławionym, a także zbrodniarz wojenny, którego, kto wie, również będziemy mogli spotkać w niebie, mogą okazać się naszymi adwokatami przed Panem Bogiem. Dlatego nie bądźmy zazdrośni, bo zazdrość zamyka nas na miłość bliźniego, miłość, której możemy bardzo potrzebować. Podobnie jest także w tym wymiarze materialnym. Jeżeli ktoś z nas na przykład zazdrości sąsiadowi wspaniałego samochodu, kto wie, czy pewnego dnia ten samochód, który jest powodem zazdrości, nie uratuje temu człowiekowi życia, bo może sąsiad będzie wiózł go tym samochodem właśnie do szpitala. Nie traćmy zatem czasu na zazdrość albo na niepotrzebne plotki, obmowy.
Chcimy bardziej cieszyć się radością i szczęściem drugiego człowieka. Cieszyć się jego powodzeniem, jego sukcesami. Bo wtedy te odrobiny szczęścia staną się również i naszym udziałem. I kto wie, może te odrobiny szczęścia pomogą nam, tak jak tym niesamowitym osobom, które nawróciły się w ostatniej chwili swojego życia, pomogą nam trafić do nieba. Obyśmy w tym niebie wszyscy się spotkali. A niebo to przecież miejsce, gdzie nikt nie zazdrości, ale po prostu dzieli się miłością. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku. I nie zapomnijcie o Instagramie. Pa! Pa.